14 stycznia wspominamy świętego Engelmara, męczennika. Engelmar był bardzo popularnym i szanowanym pustelnikiem, który mieszkał w XI wieku w lesie w pobliżu Pasawy, bawarskiego miasta, znajdującego się na zbiegu rzek Inn i Dunaju. Urodził się w Bawarii w biednej rodzinie chłopskiej. Mając umiłowanie do życia samotnego i pobożnego, Engelmar za przewodnika duchowego obrał sobie pobożnego ormiańskiego pustelnika imieniem Grzegorz, byłego biskupa, pragnącego samotności i doskonałości, który udał się na emeryturę do lasu bawarskiego, aby przygotować się na śmierć, która znalazła go w 1093 roku. Wtedy Engelmar pozostał sam w pustelni, znajdującej się niedaleko małego centrum Windberg, prowadząc życie pełne pracy, wyrzeczeń i modlitwy. Mieszkańcy regionu nadal go odwiedzali, prosząc o radę i pocieszenie, tak jak robili to za życia biskupa. Wkrótce pustelnik został otoczony szacunkiem i sympatią wszystkich. Ponadto był ceniony jako uzdrowiciel zwierząt. Niestety ta sympatia i jego liczne cnoty wzbudziły zazdrość pewnego człowieka. Przez pewien czas udawał, że również chce być pustelnikiem i wieść surowe życie pod przewodnictwem Engelmara. Jednakże wkrótce w nocy z 13 na 14 stycznia 1100 roku ów człowiek barbarzyńsko zabił pustelnika, ukrywając jego ciało pod śniegiem i natychmiast opuszczając miasto. Według innego podania człowiek ten zabił Engelmara, aby przejąć skarb, który rzekomo posiadał. Jednak po dokonaniu morderstwa okazało się, że nic nie znalazł, ponieważ dobry pustelnik zawsze rozdawał biednym wszystkie otrzymywane dary. Ciało Engelmara odkryto dopiero kilka miesięcy później, kiedy stopiły się śniegi, a szczątki wynurzyły się na powierzchnię. Zostały wtedy zauważone przez księdza, który zorganizował ich pochówek. Legenda głosi, że z ciała zmarłego promieniowało światło, które umożliwiło jego odnalezienie. Engelmar został beatyfikowany w 1188 roku, natomiast w 1331 Norbertanie z Windberg przetransportowali szczątki pustelnika do swojego kościoła, gdzie grób świętego do dziś jest celem pielgrzymek. Każdego roku w czasie zielonych świątków mieszkańcy wioski Sankt Engelmar praktykują stary zwyczaj zwany poszukiwaniami Engelmara, w trakcie którego udają się do pobliskiego lasu na poszukiwanie ukrytego ciała świętego, symbolizowanego przez drewnianą figurkę, która następnie w uroczystej procesji jest przynoszona do wioski. Ponadto święty Engelmar wzywany jest w czasie zarazy bydła. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, z Twoją pomocą święty Engelmar aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.